był taki okres w moim życiu, kiedy poszukiwałem Boga, poszedłem na studia teologiczne, bo chciałem się czegoś dowiedzieć więcej o naszej religii. Przez to, że studiowałem taki kierunek, no to trochę się może zmieniłem w sensie takim, że starałem się bardziej właśnie te chrześcijańskie wartości docenić w swoim życiu, przetworzyć je na życie codzienne. W Śródmieściu jest zajebisty temat. Można jebać schemat, bo nudy tu nie ma. To nie czeska ściema, to jest czystą prawdą. Masz tu wszystko, czego dusza może zapragnąć. Większość osób w Polsce jest wychowana w kulturze chrześcijańskiej. Tak? Byliśmy ochrzczeni jako małe dzieci, później wysłani do komunii i tak dalej. Gdzieś te wartości są w Polsce jakoś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie, dlatego część raperów odnosi się do wiary, do Boga, do wartości chrześcijańskich. Panie Boże, piszę do Ciebie ten list, bo jest coraz gorzej. Jak mam żyć? Powiedz mi, jak pokonać wszechobecne zło? Życie jest trudną grą, bo takie życia są warunki. Trzeba się odnaleźć w świecie pełnym nienawiści. Wkoło same wałki, każdy każdego czyści. Nie ma lekko i do Ciebie pisać muszę. Boże, ode złego uchowaj moją duszę. Siedzę w domu przesłuchałem wszystko. Jezus mimo wszystko był rewolucjonistą. Czy mimo wszystko? No był rewolucjonistą, chciał obalić pewien system, w którym się znalazł. I nie sądzę, żeby on tak naprawdę uczył, żeby nadstawiać drugi policzek. Jako trener kickboxingu starałem się szkolić zawodników, którzy będą w przyszłości startować w zawodach kickboxingu. I oni raczej nie są szkoleni do tego, żeby nadstawiać drugi policzek. W sercach nic się nie zmienia, każdy nienawidzi. Nieważne poganie, chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi. Człowiek człowieka krzywdzi, ludzie w oceanie złości. Więcej nienawiści niż miłości i ludzkości. Za hajsem pościg, ja muszę się odnaleźć w niego. No i co? Wiesz co? Spróbuję jeszcze jedną nagrać. I wiesz, jak ja chcę to zrobić na patencie? Całą na dwóch śladach zagrać. Bez żadnych podbitek. Żeby była taka, wiesz... Dobra, jestem gotów. Dobra. Gotowy? Raz, raz, dwa. U nas na Śródmieściu, tak. U nas na Śródmieściu jest zajebisty temat. Wyrażam się za pośrednictwem hip-hopu, bo jest to łatwe i umiem to robić. Postaram się przekazywać właśnie wartościową jakąś muzykę, tworzyć wartościowe teksty, które coś wnoszą i dają jakieś szersze spojrzenia, a nie tylko ślepa nienawiść. Także to ja mam granice, tak, ale w rapie ogólnie nie ma granic. Można robić wszystko, można wypowiadać się na każdy temat. To jest właśnie najfajniejsze w tej muzyce. I wreszcie koledzy z dłonią pomocną dla ludzi. W jedności jest siła, dlatego nie dajmy się skłócić. Jakie są najważniejsze wartości w hip-hopie? Przyjaźń i wzajemna pomoc. Tak? Czyli tutaj taka charakterność. Nie przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do pieniędzy. Tak? Przecież wiele osób się w tym cały czas gubi. Ale to też jest taka wartość, żeby pamiętać o tym, że materializm to nie jest wszystko, że właśnie ważniejsze są wartości takie wyższe niż materialne. Szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane. Te zapisane słowa przeze mnie zarymowane mówią prawdę, bo są uniwersalne. Tysiące lat temu, dzisiaj też. Byciu chrześcijaninem chodzi przede wszystkim o przekładanie tych wartości na życie codzienne, na relacje z innymi ludźmi, a nie na rytuały, które są dla mnie trochę puste i przebrzmiałe, tak? Co z tego, że chodzi się do kościoła co niedzielę, jak jest się skurwysynem dla innych? Znaleźć światło na dnie doliny, pokonać deszcze, wichry i lawiny, własne słabości, lęki i rwące rzeki. Przemierzanie szlaku może trwać całe wieki. I chociaż kres drogi wydaje się daleki, często to, co szukasz, jest na wyciągnięcie ręki. Czas podsumować zwrotkę, mój przyjacielu, chociaż ja sam nie dotarłem do celu, jak wigor i wielu. Ja nie...